Tucker, jesteś tam? Znalazłem Larsena. Powinien być... Siema, jestem Bizonej, a to jest Days Gone. Mam ogólnie dostępne tutaj trzy zadania. Jedno główne i dwa poboczne. Jako, że misję dla Żelaznego Majka już robiłem w poprzednim odcinku, bo mamy też dostępną dla niego robotę, to zajmę się misją dla Copelanda, potem dla Żelaznego Majka, a potem jedziemy na północ. Ale wcześniej jeszcze chciałbym podjechać sobie na dół mapy i zrobić to gniazdo. Spalić je wszystkie... I wtedy będę już wiedział, że mogę ruszać, bo już zrobiłem to, co mogłem. Także siema Copeland, jedziemy. St. John, mam dla ciebie robotę. Słucham. Musisz znaleźć Neda Walkera. Ma czerwony szal. Wbił z ekipą pod naszą bramę. Nie chcieliśmy go wpuścić, więc zabił strażnika, a potem zniknął. A wysłałeś już kogoś za nim? Zaszył się w obozie łupieżców, na północ od góry Oliri. Powinieneś kojarzyć miejscówkę. Nie, ale znajdę go. Czyli następne polowanie na jelenie. Znajdź Neda Walkera. Trudno go nie zauważyć. No dobra, to jedziemy. Cope, jestem przy obozie. Dobra, bez odbioru. Nie wiem, czy ja już ten obóz czasem wcześniej nie widziałem, tylko że jakby nikogo tam nie było, albo... Nie, pamiętam, tutaj było... Albo nie, to jest kompletnie inne miejsce, nieważne. Gość, którego zabił. Kto to był? Młody chłopak. Wszyscy mówili mu gofer. Gofer? Kurde, no nie! Jak mówiłem, to dzieciak. 19, 20. Nie wiem, jak tyle przeżył. Wow, bomba dymna? A czemu pytasz? Co? Jaki Johnny? Nie znam go. Chodź, kolego. Lepiej poznał ludzi. Pewnie miałbyś powód. Bez odbioru. Ale weź się nie teleportuj. Do widzenia. To było... To było szybkie, chciałem powiedzieć. No gość został już załatwiony, reszta też. Zabierz bandanę, no już. No to kurde, gofer nie miał szczęścia. Mówili na niego gofer. Bo lubiał jeść gofry. Ale takie bardzo stare. Wręcz po prostu tak stare, że były starsze od niego. No gdzie jesteś, gofer, znaczy Ned, Ned Walker? Chcę to zobaczyć. Dobrze, że nie nazywa się Chuck Norris, to by było w ogóle... porąbane. Dobra, następny gościu. Coś tu jest w ogóle, co mógłbym zebrać? Czy wszystko mam? Oczywiście, że wszystko mam, a potem okazuje się, że nie mam nic. Wow! A, na dole. No chyba, że wilki potrafią wchodzić po drabinie. Wtedy to jest dosyć nieprzyjemne. Jakoś na dole są. Wow, jakieś takie, nie wiem, inne te wilki są, albo tylko mi się wydaje. I tak to wygląda z góry. A może gdzieś tutaj bym się dał radę do nich wycelować. Chodźcie, wilki, chodźcie. Dobra, tam trzeba zejść, no i tyle. No dobra, zważę po tej drabinie. Kurde. Ten wilk jakiś taki jest... popgryziany. Są normalne wilki, czy jakieś porąbane? O Boże, ale mam przerąbane. One mnie zaatakują zaraz. Uuuu! Dobra, czas załatwić tego od razu. Ej, do widzenia. Gdzie jest następny? Gdzie jest następny? Czemu uciekł? No to... O, hehehe, do widzenia. No i załatwiony. Myślałem, że troszeczkę więcej będzie z nimi roboty, ale na szczęście nie. Wyglądały jakby, nie wiem, jakby były zarażone czy coś. Ale jak widać, nie mogę ich przeszukać? Czemu nie mogę ich przeszukać? No dobra, nieistotne to jest. Tutaj wszyscy mają kałachy, czyli taką broń, której ja nie potrzebuję. Wymieniłem sobie na lepszą. Będę celował w tą broń z obozu Żelaznego Majka, tylko muszę u niego wbić trzeci poziom zaufania. Na razie mam pierwszy. No ale pewnie jakoś mi się to uda zrobić. Bo jest o wiele lepsza od tego karabinu. Tylko jedynie co ma, z czym ma problem tamta broń, którą chcę ogarnąć na trzecim poziomie. Załatwione. To magazynek. Mniejszy niż ten karabin, co tutaj mam. I jeszcze mogę dokupić sobie więcej. Chcę mieć dowód. Go bez odbioru. Mam dowód. Dokupię sobie... Oczywiście, że chcesz. Do tego karabinu, który aktualnie mam. Nie mogę go niestety sprawdzić go. Tam mogę sobie dokupić właśnie więcej amunicji. Oddaj badane jako dowód zabójstwa. Dobra, Cope. Zadanie rozwiązane, nie było to trudne. Gości potykał się o własne nogi. Następnym razem daj mi znać wcześniej. Sam się zgłaszasz? Myślałem, że nie dożyję tego dnia. Mój motor. Idź do Meniego. Jeśli masz dość kredytów, to ogarnię za ciebie temat. No ale... mam coś nowego? Dobra, wydajność, co tu mogę sobie wziąć? Tutaj mam maksymalnie, tutaj też mam maksymalnie sakwy, bag,
O, ale to na trzecim poziomie. No dobra, no to no, nie mam tego dostępnego teraz i tyle. Wszystko mam, no chyba, że coś w wyglądzie jest, coś nowego. O, faktycznie jest coś nowego. Aha, reflektor, no to reflektor to tak trochę średnio. To jest takie normalne, to jest takie... No, wytrzymałość wzrasta, więc... Aha, ja mam to założone aktualnie, to nieważne. Czyli Copeland powiedział, że coś jest odblokowane tutaj. Przychodzę, nie ma nic. Co to? No tak! Ktoś jest tu więziony. Wow, kurdel mi wyrąbał z tego. Z dubeltówki czy z czegoś. Jeszcze gdzieś tutaj ktoś jest? Szybka akcja? Załatwili? Jakieś wilki, które się pojawią znikąd i go zjedzą? Potrzebuję pomocy! Już, dobra, przestań grzeć Ria. Chris Ria. Słuchaj, w syfie jest niebezpiecznie, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Gdzie? Gdzie? Pokaż mi, pójdę tam! Wow, kurde, dobra, mam parę opcji. Obóz żelaznego Majka, 1000 zaufania. Dobra, biorę obóz Majka. Tam hej, jeszcze nikogo nie wysłałem do tego, Ricky do jego Bandy, obozu. Powiedz, że cię przysyłam. Ale się świrusy urządziły. Strefa lęgowa. Ale co nie? Może to spalić, oczyścić wszystko. Jakieś wodospady tutaj. Koniec! To nie jest ośrodek wypoczynkowy ten. Bożenka i spółka. No, cofnij się, o. Teraz wejdź sobie tutaj. No, i teraz tak. Teraz ich załatwić. Może bym wziął to. Dobra, nieważne. Ile ich wybiegnie, tyle ich wybiegnie. Oni powinni mnie widzieć. Jeśli biegnie do tego, to... Czemu on biegnie tutaj? Przecież mnie nie widział. No dobra, nieważne. Dobra, czemu ja w ogóle się teraz bawię z tłumikiem? Koniec. Tup, tup. Do widzenia. Do widzenia mówię, gin. Po prostu gin. No dobra. To był nikt przed tym na przykład. Dobra, średnio mi idzie to celowanie. Kurde, jak to w ogóle wygląda pięknie, ale się ustawili, nie? Ten dom był zbudowany przez ludzi, a wy już nimi nie jesteście. Nie jesteście godni, by być w tym miejscu. Dobra, następna tam jest głębiej, tak? Okej. Okay. To idę dalej. Zastanawiam się, czy nie lepszym sposobem by było po prostu użycie tego karabinu. On nie zadaje jakichś wielkich obrażeń, ale ma bardzo dużo w magazynku. Że w ogóle w zimnym miejscu się ustawili? To jest dosyć dziwne. Jakby wydaje mi się, że świrusy szukają ciepła, a tu jest dosyć zimno. No, ale dobra. Oho, co nam się dzieje? No dobra, oho, no cóż, przykro mi. O Boże, rzuciłem w nią, ciekawe czy poleci reszta też? Co tam? Ginten i tamten. Wszystkich załatwiam, kurde. Nawet się nie męczę za bardzo. Co tam? Jak tam? Gin. Może mówić po polsku? Nie rozumiem. Może bym ci pomógł w jakiś sposób, okej? Okay? Ładuj, Dikon. Biegnie ktoś? No coś tak jakby. Cześć. Uwaga! Klas! Ale go rozczaskałem normalnie. Czuję się jak prawidłowy bohater gry o zombie. Rozwalając gościowi pałką czachę. Dobra, sobie wytworzę teraz. Dobra, niech to na... Co ja rzuciłem? Nie to! To! O, dziękuję. Dobra, teraz bym chciał sobie to wytworzyć, zanim oni jeszcze tutaj zdążą wylecieć. Powinien mieć dużą liczbę składników. Dobra, jedziemy. Cześć stary, cześć, do widzenia, nie gniewajcie się na mnie, tylko po prostu nie trafiłem, a gniazdo zniszczone? Dziwne, ale dobra. Wow, jakimś cudem, co tam biega? A, to jest ptak. To jednak płonie, ja przez chwilę myślałem, że jednak nie, no to dobrze. Wiecie, że będzie gdzieś tutaj można znaleźć jakąś paczkę z amunicją, w takich samochodach i tirach może się coś kryć, w tirach się kryje. Czy tutaj będę mógł wejść? Czy to się zbugowało? W ogóle na początku odcinka teleportowałem się z tego miejsca, gdzie skończyłem poprzedni odcinek, do obozu Copelanda i mnie wyrąbało poza mapę. To było kolejny dziwne i to dwa razy z rzędu. Ciekawe, czy w tej mobilnej jednostce medycznej coś jest? No, nie wiem, są głośniki, więc zapewne jak doładuję tutaj paliwa, to się dowiem. No, ale najpierw fajnie by było się pozbyć gniazda świrusów. No właśnie, widzę już to gniazdo, to je rozwalę. Niech wyłażę od razu, nie ma co się kurde z niej bawić. Wyskoczę i się schowam.
Nie powinni mnie widzieć. Jeśli pobiegną po jego stronę, to jest dosyć dziwne. Biegną? Jakim cudem oni mnie widzą? No dziwne to jest. Nie, stój, gro, ej. Albo z żelaznego Majka, cudownie. 5000 powiadomień. A bagieńta. Okej, ty kolego. Mali, czuję się, ja bym grał w taką grę, gdzie trzeba się bronić przed hordami wrogów. A propos hordy. Cicho tam. Oj, stary. Kiedyś to było, co? No, mam piłę tarczową, mam trochę tych pił tarczowych, ale jakoś naprawiam sobie broń typu baseball, no to nie potrzebuję tego. Tu jest, co to jest? Nafta, okej. Okay. Dlaczego mi zabrały mi szmatki? No tak daleko nie było ode mnie. Dawaj następne. Coś tu jeszcze znajdę? Oprócz gniazda, które pewnie znajduje się głębiej? Nie. Koniec. Mogę przejść dalej, czy coś? Jest tam coś? Świeć światło. O, opuszczasz obszar gry. Ło! Zaraz mnie zeżre. Ło, rąbło coś. No dobra, rozwalam to. Dzień dobry. Gdzie tu jeszcze jest? Tutaj jest jeszcze jeden głośnik. Jakieś kruki mnie obserwują. To są te szpiedzy Odyna. Nie polecam. Kruki to... Złe. To są źli ludzie. Ale to jest ptak. Nieważne. Już tutaj drze się oczywiście. Dobra, czyli tutaj już zrobiłem. Tutaj, nie wiem, dałoby się radę tutaj... Bezpiecznik. Przepalony bezpiecznik. Chyba to powinienem może jakoś to zbadać. Aha, widzę pole ten, które... Obszar, który muszę zwiedzić. To jest gdzieś niebieski. Może jak wejdę tutaj na górę, o właśnie. To wejdę sobie tutaj i dzięki temu będę... To są kruki, tak drą się, okej. Okay. No dobra, tutaj pewnie gdzieś znajdę tego, ten bezpiecznik. To jest miejsce na paliwo, super. To sobie tutaj pozbieram szmatkę. Gdzie w ogóle są jeszcze głośniki? Czy to już tyle? W sumie to nawet nie przeszkadza mi to, jakby tam zaczęło głośno pogrywać. Nawet wyjść stąd? Zamknięte. Aha, no to kiepsko. Gdzie jest paliwo? Pewnie okaże się, że mogłem je zebrać gdzieś tam z drugiej strony. Ale chwila. O, o, elegancko. Tylko jak ja tam mam wejść? Do niego? Może jakoś dam radę się z powrotem stąd wycofać? Nie wiem, wejdę na przykład tutaj? Dam radę, proszę, proszę. A, i teraz sobie wejdę tutaj. Okej. Okay. I gościu gdzieś znajduje się tutaj. To sobie sturlam się stąd. O, cyk. I tutaj gdzieś powinien być... O, ten gościu. Albo ktokolwiek to jest, no, dobra, nie można rozpoznać. Co tu się dzieje? Tam jesteś. Aha, czyli się jednak muszę wycofać. No dobra, spoko. Tego nie otworzę. Aha, czyli znowu muszę tam wejść. Dobra, 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 jasne. Tylko, że tego wcześniej nie mogłem wyczaić. Chociaż może mogłem. A, tutaj jeszcze mógł podejść, proszę bardzo. Gdzie? No gdzie, stary, no gdzie? Dobre pytanie. Kurde, gdzie ja teraz znajdę bezpiecznik? O, to jest otwarte? Ja tego nie zauważyłem? Okej. Okay. O, tutaj znajdę bezpiecznik. To było takie dosyć proste, ale... Trochę się martwiłem, że jednak nie. A tutaj znajdę amunicję? O, znajdę amunicję, ale jaja. To dobrze, bo mi się akurat przyda. Dosyć dużo do karabinu znalazłem, fajnie. I teraz potrzebuję paliwa, które już widzę, proszę bardzo. I teraz będę mógł podejść sobie tam do tego generatora. I sobie to odpalę wszystko. Zobaczę się, czy w ogóle... Może gdzieś tutaj, na zewnątrz. Tam pewnie się okaże, że trzeba coś tam zrobić. Bo dawaj. Dobra, nie ma tam głośnika, to mogę sobie odpalić to. Także dawaj, cykaj. Zobaczę, czy w ogóle się coś włączy jeszcze. Gdzieś jest jakiś ukryty głośnik. Pewnie tak. Nie. Cisza. No to wbijam do środka. Otwieraj. No jasne. Jak to nie ma prądu? Przecież włączyłem. Przecież jest zielone, jak to nie ma prądu? A, no tak, Boże, potrzebuję wsadzić tam ten bezpiecznik. To załatwi sprawę. No i działa. Uwaga! Nie ma nic. No i wszystko jest pozałatwione elegancko. Co tu się właściwie działo? Apteczka, to mi się przyda, dziękuję. Tutaj jest, o, ten niektor. Elegancko. Dobra, co ja potrzebuję? Myślę, że skupienie by było ok, ale też zdrowie. Dobra, zainwestuję w zdrowie. Potem w skupienie i potem w kondycję. Dobra, elegancko. Punkt Nero przy tunelu Saint Mine, obóz żelaznego Majka, koniec świata, cel znaleźć jak najwięcej danych wywiadowczych Nero i dowiedzieć się, co tu się wcześniej odpierdalało, dobra. I tu jest... Kolejny rejestrator. Rejestrator. Co się tu stało? Zebrałem i nic?
Mogę gdzieś sobie wejść do ekwipunku i zobaczyć ten rejestrator? Okej, mam to, znalazłem. Mogę sobie teraz to otworzyć, dawaj, cyk. No dalej, trzeba ruszać. Co się dzieje? Wysadzają mosty. Wysadzają mosty? Zaraz, co? Gdzie? Wszystkie wysadzają. Właśnie wysadzili jeden na rzece Metolius. O czym ty do diabła gadasz? Nie ma na to czasu. Coś się zbliża, ruszamy. Już! Dobra, dobra! Zostaw to! Aha, znowu jakieś zamieszki, znowu wszyscy giną. Tak to mniej więcej kurwa wygląda. Otwieraj to, Deacon. Tam coś widzę czerwonego na mapie. Ja słyszałem, że tu ogólnie gdzieś w pobliżu jest horda. Nie wiem, czy jestem na nią gotowy, nie wiem, jak liczna ona jest. Ale jako, że zrobiłem to miejsce, ogarnąłem, jaki jest ten mikrorejestrator tutaj w tym miejscu, bo mi się nie wyświetliło. Znaczy, nie rozpoczęło mi po prostu, nie mogłem tego wysłuchać. Przeszukałem w internecie trochę o tym miejscu i okazało się, że nie tylko ja miałem ten problem. I że to na PlayStation 4 nawet było, że ktoś zebrał tutaj mikrorejestrator w tym miejscu i też nie zadziałał. Mam tutaj dwie misje, mam porozmawiać z Ricky, zobaczymy co się wydarzy. Co teraz, powiedz mi, co teraz? Dick, przyjechała jakaś grupa mężczyzn, strzelali w bramę, a kiedy ich nie wpuściliśmy, odjechali. Ach, kurwa, w jakim kierunku? Jakoś na zachód, ale niedaleko. Rozbili obóz na północ od Eden Hill. Myślę, że mogą wrócić, więc chciałabym, żebyś pojechał na zwiad. Dobra, luz, spoko, zajmę się tym. Dzięki, Dick. Zwiad typu wybij wszystkich i tyle. Włóczęcy, dobra, zlokalizuj obóz. Czyli jednak po prostu. A no tak, bo przecież to jest... Tak? Przy brak zleceń? Zlecenie w trakcie realizacji. Okej, okay, jasne. Nie wiem, myślałem, że jakimś cudem aktywuję dwie misje naraz i dopiero na północy, jak pojedziemy tam, to wtedy dopiero będę mógł sobie, jak w GTA San Andreas, będę mógł sobie kontynuować to zadanie poboczne. Ja to wcześniej robił główne, drugie, główne, nieważne. Dobra, Ricky, jestem przy Eden Hill i ta, włóczęce wciąż tu są. Radzisz sobie? No pewnie, urodziłem się, się przekonamy. Nikon, bez do tego. Cześć. Co? Bom. Oczyść obóz. Please. No gdzie ty uciekasz? Daj się kurę trafić. Dziękuję. Wow. Tak? O, przepraszam. Wow, to jest pułapka w wodzie. Ale dobrze przemyślane. Ale tylko nie zginął niepotrzebnie. Przeładujesz, kurde, po śmierci swojej. Ty kurde, babo z wielką giwerą. Wow, ale dostaje strzały. Ale jaja. To jest świrus. A ja mówię, co to nowego gościa mają? Nowego człowieka? Dobra, bo zaczynam dostawać mocne obrażenia. Może sobie tutaj stanę gdzieś tutaj mniej więcej. Tutaj gdzieś ktoś jest? A, to jest kolega. O, gin! Szlak by to jeszcze jeden. Teraz u góry jest jeszcze, dobra. To jest świrus, który zginie. Trafiam go w głowę, ale nie ginie, no dobra. Zresztą tutaj są mocniejsi przeciwnicy. No i załatwiony, wszyscy. Włóczęcy przy Eden Hill, okej. Okay. Obóz żelaznego Majka to było tak proste, że szok. Chociaż zaraz zginę. Co? Razem do ogniska jeszcze mnie świruska jakaś dowaliła. Ja pierdziele. Dobra. Się odezwać i dać znać Ricky. No. Po dobrym umieranku trzeba się odezwać. Załatwione. Nie będą już ostrzeliwać żadnych obozów. Uff, dzięki Bogu. Dam znać żelaznemu. Wiesz, oby tak dalej, a nawet się nie obejrzysz, jak zostaniecie z Majkiem najlepszymi kumplami. Fadik. No, nie sądzę. Nie szukam przyjaciół. Jestem samotnym wędrowcem, który sam wie, do czego jest zdolny, nie potrzebuje przyjaciół. O proszę. Helikopter. By tutaj lądował gdzieś blisko? Nie, on sobie gdzieś tam leci. Proszę bardzo, kiedyś byłbym zaskoczony, teraz nie. Ogólnie cienko jest z paliwem u mnie. Ciekawe, czy w ogóle dam radę dojechać do tego obozu na czas. Może jakoś tak skrótę tutaj, o proszę bardzo. Nie będę jechał po ścieżce. Oni tam z kimś strzelają? Nie. A, oni strzelają do tego, co jest za mną. Dobra, myślałem, że z kimś się tutaj strzelają. A mogę przejechać go? Nie, gościu jest po prostu jak... Wielki, twardy posąg.
No dobra, pozostaje nam ruszać na północ. Do dzieła. Pytanie, czy to już jest ta północ, słynna północ, czy to jest takie, że pojedziemy na północ, ale nie na tą północ, na którą mamy jechać. Zaraz się okaże. Hej, mam dla ciebie zadanie. Masz dla mnie zadanie? Tak. Jest grupa martwych świrusów. Na zachód od kładki ugrzęźli w błocie. Chcę, żeby ktoś ich powyciągał, a potem spalił. Jasne? Robota na magnach. Tak. Znajdź kogoś innego, jestem zajęty. Hej, przecież znalazłem ciebie. Nie wiem, co Mike nagadał ci na waszej wycieczce, ale mamy robotę. Tutaj. Hej. Skizo, on nie może iść z tobą, bo idzie ze mną. Zdaje się, że z tobą nie gada. Tak, a ja gadałam z Mike'iem. Muszę uderzyć do syfu, a on idzie ze mną. Jasne? Jak mówiłem, zajęty. Dobra, ale jak wrócisz, masz przyjść do mnie. To idziesz? Gdzie? A to ważne? To powiesz mi, gdzie idziemy? Powiem. Ricky, nie mam czasu ani na twoje odpały, ani Skiza. Chodź, pokażę ci. Skizo myśli, że będzie sobie mógł pometać mną, tak? O tym, że jeśli zapieczętujemy jaskinię, powstrzymamy hordy. Nigdy nie powiedziałem, że je powstrzyma. Może spowolni. Słuchaj, zmierzasz do czegoś konkretnie? Tak. Po prostu pomyślałam, że może postanowiłeś zostać. Znaczy, nie tylko z powodu Boozera, ale dlatego, żeby pomóc. Tak sobie pomyślałaś. Wiesz, swego czasu robiłem sporo kursów. To prawda, ale nic więcej i dobrze o tym wiesz. A teraz nagle pomagasz Mike'owi zapieczętować jaskinię. I co mam niby o tym myśleć? Nic. Po prostu chcę zapieczętować jaskinię, tyle. Nie wiem, czego tu się doszukiwać więcej. No ale jak sobie chcesz. Jestem gościem od zadań specjalnych, a Skizo do mnie podchodzi i mówi: no, masz wpalić świrusów, sam se spal. Co on sobie myśli? Łazi, kurde, jakiś skater i jeszcze do mnie gada. Gdzie ty idziesz tam? Gdzie my w ogóle idziemy? A mamy odpalić generator? Pewnie tak. Albo i nie. Wiesz, kilka tygodni temu straciliśmy człowieka, jak się popsuło. To wtedy wyłączyło respirator w szpitalu. Respirator? O Boże, Ricky, rozejrzyj się. Jak potrzeba ci respiratora, to już i tak nie żyjesz. A jakby to był Boozer? Tak, tak właśnie myślałam. Zrozum, nie mamy zasilania od prawie 2 lat, ale transformatory i kable są w dobrym stanie. Przynajmniej te tutaj. Chcę jechać na północ i sprawdzić elektrownię wodną. Chcę wiedzieć, co się stało. Nie, jaka eskorta? To robota dla Skiza. Nie potrzebuję eskorty. Mieszkałeś tam i znasz teren o wiele lepiej niż inni. Deacon, prosiłeś o moją pomoc, prawda? Teraz ja proszę o twoją. Cholera. Dobra, super. Idę zgarnąć kilku chłopaków, którzy... Nie rób tego. Nie, zrobimy to po cichu. Jeśli natrafimy na ludzi Copelanda, to ja ich załatwię, ale dzikie tereny roją się od wieczystych i innych sukinsynów i Bóg wie czego. Jak pójdziemy z ludźmi, to będzie już po nas i tyle. No tak, ale... Nie, zrobimy to po mojemu. No i właśnie tak. Tak. Dobra, okej, idziemy. Słuchaj, Ricky, muszę cię o coś zapytać. Kilka nocy temu, w szpitalu... Czy palnęłabym ci w łeb? Nie. Serio? O. A wyglądałaś raczej jakbyś... Zabrałabym cię na zewnątrz i dopiero potem to zrobiła. O, jasne. Tak, żeby, no wiesz, nie zbryzgać krwią sprzętu medycznego. Aha, dokładnie. Szkoda wody na dezynfekcję. Zasiadamy na motor. Mój motor jest najszybszy na całym zachodzie i wschodzie i północy i południu. O ile nic nie pójdzie nie tak. A co może pójść nie tak? Przecież dowodzisz. To teraz pójdzie wszystko nie tak. Abym się mylił. Zaznaczyłem ci na mapie drogę, jedź nią. Jest tam kilka obozów maruderów, które lepiej ominąć. Tak, kumam. Że jest obok, czemu gada ze mną przez... Nigdy cię o to nie pytałem. Chyba tak samo jak wszyscy. Kiedy się zaczęło, byłam setki kilometrów od domu. Kiedy wróciłam, nikogo już nie było. Skąd pochodzisz? Wychowałam się w miasteczku niedaleko Portland. Pracowałam w mieście, nocowałam u znajomych, wracałam do domu na weekend. W wielkim mieście. No jasne. Tyle, że w Oregonie. I jak z tobą było? W sensie, jak ci się udało stamtąd uciec? Nie wiem, chyba miałam szczęście. Drogi na całym wybrzeżu były zablokowane. Wszystko wyglądało jak jeden wielki parking. Dolina Willamette. A, super. Przypominała strefę wojenną. Wyjeżdżając, mówiłam znajomym, żeby wiali. Chyba mnie nie posłuchali.
Podobno zrzucili tam atomówkę. Na portę? No tak słyszałam, ale to chyba nieprawda. Pewnie byśmy to odczuli, nie? No, może już... Czyli... Odczuwasz, a nie wiesz. Masz jakiś problem? Ja? Nie, no co ty? Po prostu nie wiedziałem. Jeździłaś z nami dość długo, ale... jakoś nigdy to nie wypłynęło. Byłam jak ty. Wydawało mi się... sama nie wiem, że trzymanie się na dystans to najlepszy sposób na przetrwanie. Okej, słuchaj, mogłem nie pytać, to nie moja sprawa. Właśnie dlatego jestem w obozie. Wiesz, to szansa na normalne życie. No to powodzenia. No nic poważnego. W sensie ja i Adi. Dla mnie wyglądało to inaczej. No, wiesz, ostatnimi czasy wszystko dzieje się szybko. Wiesz, o co chodzi? Nie wynikam. Nie? Nie? Muszę ci coś powiedzieć. Al! Ja, słuchaj... Nie mogę oddychać w tym kurzu. Się za mną. Za mną i buzerem. Znaczy, przed żelaznym Majkiem. Wow, robisz się miękki. Chwal się. Nigdy mi za nic nie dziękowałeś. Wiesz, bo może nigdy nie miałem powodu. Okej. To gdzie byłeś tamtego dnia z żelaznym Majkiem? Zaraz, przecież podobno ci o tym opowiedział. Nie był zbyt rozmowny. Znam żelaznego Majka od dawna i szczerze mówiąc, chyba nigdy wcześniej nie widziałam go takiego, sama nie wiem, zdołowanego. To gdzie byliście? W Sherman's Camp. Słyszałam, że to świrusowo. Zgadza się, ale nie było wyboru. Chciałem zapieczętować jaskinię, powstrzymać hordy. Majek wiedział, gdzie znajdowało się biuro zezwoleń górniczych. Zgarnęliśmy kilka map, miał namierzyć materiały wybuchowe. Radio ci szwankuje, bo brzmiało, jakbyś zgłosił się na ochotnika do jakiegoś gówna. A teraz robię kurs z tobą, nie? Jest. Chciałeś się wymigać od roboty. Okej, tu mnie masz. To co się stało, bo coś się musiało stać? Nic, Ricky, nic się nie stało. Nic ci nie powiedział? Nie, nie. Nic nie powiedział. Sama mówiłaś, że Mike nie jest specjalnie rozmowny. Ma swoje powody. A przyspiesz, Ricky. Dobra, widać już tamę. Zwolnij przy bramie. Nie wiadomo kto lub co może tam siedzieć. Jasne. Dobra, tutaj jeszcze nie byłem. Faktycznie, gdzie? A, nie mogę sprawdzić mapy. Chciałem sobie zobaczyć, gdzie mniej więcej jesteśmy. Wygląda spokojnie. Spodziewasz się kłopotów? Ta, zawsze. A jak w nie wpadniemy, to po nas. Dobra, chodź. Chcę sprawdzić przepływ. Ona ma dwie sakwy? Gdzie wow. Idziesz? Tędy. Zimno temu motorowi jest. Weź go przykryj. No dobra, Ricky. Co mamy tu w ogóle zrobić? Mamy przywrócić zasilanie, tak? Okej. Okay. Wcześniej nie mogłaś poprosić kogoś innego? I przez dwa lata nie mieliście zasilania? No dobra. Nie mieliście ciepłej wody? Hej, coś tu nie gra. Powinno wypływać więcej wody, o tam. A tak, to jest tak? Przepompownia, tak? Co, co? Dokładnie. Gdyby pracowały turbiny, słyszałbyś stąd buczenie przewodów. A no tak. Ktoś musiał je wyłączyć. A. To samo, co ze wszystkimi mostami. Spryciarze w mundurach uznali, że wysadzenie ich pozwoli powstrzymać nadejście hordy. O! Hordy uchodźców czy hordy świrusów? No, w sensie tacy jak Copeland? Pewnie jedno i drugie. Dobra, chodź, muszę coś sprawdzić. Jasne. W sumie to i tak nie mam czego innego do roboty i muszę robić to, co ty chcesz. Myślałem, że tam pójdziemy zobaczyć, co tam się dzieje w ogóle w tym miejscu. Może jakieś rzeczy byśmy znaleźli. Ale na razie nie potrzebuję niczego. O, tam są traszki. Ale traszki są niegroźne. No chyba, że ich jest więcej i tak dalej. To wtedy mam przerąbane. To jest wielkie miejsce. Myślałem, że pójdziemy gdzieś coś tam na jakąś wieżę czy coś. Poprzewracamy to, tamto, a tutaj proszę. Przeogromne miejsce. Zobaczyłbym, czy w ogóle mogę wytworzyć mołotowy. O, właśnie. Nie! Chciałem zebrać. Człowiekowi zawsze piach w oczy. No chodź. Dobra. I co, czujesz coś? Nie. Dokładnie. Gdyby woda płynęła, turbiny by cały czas wibrowały. Idziemy. I to już jak ich nie słychać, to raczej oczywiste, że nie wibrują. Ty prowadzisz. Widzisz te rury? To są tak zwane zastawki. Ciśnienie w zbiorniku rośnie i zwiększa się przepływ wody, dzięki czemu można dużo łatwiej zasilić turbiny. Skąd ty w ogóle wiesz takie rzeczy?
Z ojcem i braćmi naprawialiśmy samochody i inne takie. Stary załatwił mi robotę w Boeingu, jak miałam 17 lat. Uczyłam się zaocznie, miałam zostać inżynierem, mechanikiem i wtedy wszystko chuj strzelił. Widziałaś ich potem? Swojego ojca, braci? Nie. O, to już pewnie wiadomo, jak skończyli. No chyba, że są w innym obozie, gdzieś indziej. Dobra, trzeba coś wykombinować. No to będzie ciekawie. Co teraz? Kto? Czekaj, co się dzieje? Co ty robisz? Jeździliśmy razem tylko przez kilka miesięcy, ale przez ten czas nigdy nie widziałam, żebyś zrobił coś dobrowolnie. Jedno z nas musi tam zeskoczyć i odetkać w lot. Więc to będę ja. Ale oczywiście możesz czekać i patrzeć. Okej, teraz albo nigdy do roboty. Woda musi być bardzo ciepła. Ja bym nie chciał tam pływać. I Adam kto tam pływał? No, i co po sobie zostawił? Ale chyba uda mi się to ogarnąć. Weź wróć do turbiny. Aha, jasne. Zobacz, czy w ogóle wibruje. No, jak skoczyłaś do wody, to raczej nie zaczęło wibrować nagle. Skoczyła do wody, okej, wszystko działa, dziękuję, zbieramy się. Wszystko, robota wykonana, dziękuję. Będę przeskakiwać, dam będę przeskakiwać. Ktoś tutaj się kudy rozpędzi w moją stronę? Odykaj. Nic. Chwileczkę. Czuję. Tak, sprawa załatwiona. Co? Okej. No to szybko, myślałem, że trochę więcej roboty będzie. O, a co tu się kryje? Dzień dobry. Pewnie będę mógł coś tutaj poprzestawiać. Bo nic tu więcej nie ma. No, ale to wyskakuj, Deacon. Lecimy na górę, a mi głos zanika. Może jeszcze dam radę wytrzymać. Czujesz te wibracje? Tak, ale prąd ciągle nie płynie. Co? Szlak. Nie może być łatwo, prawda? Dobra, chodź. Sprawdzimy transformatory. Okej. No to co właściwie stało się z twoim ojcem i braćmi? Nie wiem. Przez całą drogę próbowałam się do nich dodzwonić. Ciągle było zajęte. Jak dotarłam na miejsce, nikogo nie zastałam. Cała okolica była wyludniona. Wszędzie leżały ulotki, nakazy ewakuacji. Sprawdziłam najbliższy obóz dla uchodźców, ale został opanowany. Wszyscy byli martwi. Wszędzie były świrusy. Jezu, Ricky. Strasznie mi przykro. Wiesz, to było dawno temu. No, ale to nie znaczy, że czujesz się z tym jakoś dobrze. Zastanawiające jest to, że te świrusy w ogóle w głowie mają. Widzą nas, jak my tu sobie łazimy. Znaczy, traszki. No, ale świrus to świrus, nie? Ale są różne odmiany, ale nadal świrus to świrus. Co one mają w głowie? Co one myślą w tej chwili? To jest ciekawe. To jest prawda życia. Nie, nie mam pojęcia. Sens życia. Okej. Zaskakujemy? Może było zwarcie w skrzynkach przyłączowych turbiny. Zejdziemy i sprawdzimy to. Dobra? Aha, spoko. To dawaj. Jak coś, to jestem przygotowany. Ja z tobą, Eskizem. Bo mam wrażenie, jakbyś zawsze była o krok od rozszarpania mu gardła. Kiedyś przełapałyśmy go z Adi, jak ukrywał się przed naszą chatą, kiedy brałyśmy kąpiel. Co? O rany, to jakiś podglądasz. Powiedziałam mu, że jak jeszcze raz odwali taką akcję, zobaczy, kto ma większego gnata. Jezu. Wiesz, skoro była tam Adi, to Skizo pewnie nie patrzył na ciebie. Gdyby nie ja, wykastrowałaby chujka jak nic. Auć. No nie? Nigdy nie wkurzaj babki, która umie używać skalpela. A ja jej załatwiłem nóż Listona, czy tam dobra. Listonosza. Podsadź mnie. No dawaj, dawaj. Byłem najlepszy na gimnastyce. Okej, spoko. Może zrobimy ten ruch Patryka Swayze'ego i jak Dirty Dancing i tyle. Pomieszczenia przyłączowe są gdzieś tutaj. Dobra. Pewnie gdzieś tutaj, to znaczy wśród świrusów, albo tam jeszcze jakaś horda będzie. Co tu tak śmierdzi? Gniazdo. Świrusów. Oceniając po zapachu, trochę ich jest. Trzymaj się blisko. Ile masz tych mołotowów? Dosyć. Dobra. Pamiętasz, co robić? Ty podpalasz, ja rozwalam. Minęło trochę czasu, ale pamiętam. No nie wiem, to się zaraz okaże. O, gniazdo, numer jeden. No cóż,
Mi się wydaje, że gniazdami zajmę się w następnym odcinku, także dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku już z Days Gone'a. No i siema.